Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, do gry powróciły Bambiki z pierwszego sezonu i w dzisiejszym odcinku zagramy losowy OG Skin Bambika Challenge. Tak ten challenge nazwałem i za chwileczkę kupimy sobie przekozacki pakiet tych klasycznych skinów i do każdego Bambika przypiszemy odpowiedni kolor broni. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa 100 zł PSC. Gratuluję Ci mordeczko, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że rozdam Wam pakiet bambikowy. Więc moi drodzy, jeżeli chcielibyście wygrać taki oto pakiecik, wystarczy, że strzelicie teraz łapkę, zasubskrybujecie kanał, piszecie kodzik Farel do sklepu, a w sekcji komentarzy pochwalicie swoim nickiem z gry Fortnite, ponieważ pośród komentarzy będę rozlosowywał szczęśliwego zwycięzcę. Powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy bambiki wrócą do sklepu. Widziałem to w przeciekach gdzieś tam na jakimś Twitterze, na jakimś profilu, że mają te skiny powrócić, ale nie sądziłem, że powrócą aż tak szybko. Ja już sobie cały pakiecik zakupiłem, a jaki to będzie pakiet, za chwileczkę się dowiecie. Chciałem już wszystkim przypomnieć, że na Pixie Shop wleciała nowa kolekcja The Farel Teamu, właśnie koszulki, czarne koszulki z takim złotym logo. Jeżeli chcielibyście sobie coś takiego sprawić, no to link znajdziecie w opisie, a ja już teraz nie przedłużam, zabierajmy się za challenge. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko mordo. Siemaneczko, witam. I dzisiaj, moi drodzy, gramy losowy OG Bambik Challenge. Spójrzcie tylko na ten sklep, jaki on jest przecudowny. Do gry powróciły skiny z pierwszego sezonu. Jest też kilof sentymentalny, który możemy odebrać za darmo. Oczywiście go kupujemy za 0 zł, więc koniecznie się zalogujcie do gierki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Odbierzcie sobie ten kilofik, bo każdy fan Fortnite'a powinien go mieć w swojej szafce. Ja sobie go wyposażam od razu. I mamy tak, do kupienia królewskie klasyki albo bitewne klasyki. Jak widzimy, mamy tutaj Jonesa Bambika, klasyczny jastrząb, oryginalny renegat oraz rekrut kulomiot. Wiecie co, widzowie? Ja postanowiłem, że sobie kupię zestaw damski. Kupujemy cały zestaw. Przypominam, jeżeli robicie jakieś zakupy, no to wspierajcie nas z jakimś kodem. Jeżeli to będzie kod Farel, to będę mega wdzięczny. Także pozdrawiam wszystkich wspierających. A teraz, moi drodzy, kupujemy królewskie klasyki za 2000 V-dolców. Mamy to! Klasyczna Ramirez. Do tego awangardzistka Zjawa. Tradycyjna Tygrysica. Oraz pierwsza Łowczyni Głów. Jak widzicie, w ulubionych mam 3 kobitki. Do każdej przypisałem jeden kolor broni. Do awangardzistki oczywiście będzie kolor broni złoty. Do klasycznej Ramirez oczywiście zielony. Do pierwszej Łowczyni Głów będzie kolor szary, a do naszej rudej kity będzie kolor niebieski, ponieważ ona ma taki niebieski kubraczek. O! Ustawiamy sobie losowy skin i sprawdźmy, kogo nam wybrało. Uwaga! Tak jest, moi drodzy, na samym początek lecimy z zielonymi broniami. Gotowy, Szaku? Oj, gotowy. No to let's go! To co, Szaku, może zagrajmy sobie na początku sklepową zadymę? Co ty na to powiesz? Tak? Który domek od razu? Dawaj te tutaj pierwsze. Pierwsze lepsze. Bierz ten pierwszy, ja biorę ten mój tam. Dobra. Leci jeden teamek chyba tylko, wiesz? Tak, widzę, ale w ogóle jakiś gościu nie doleciał. Ja mam nawet dobry lot na tą chatę. Ląduję, w środku są kewy, więc sztongs. Mam zieloną pompkę. Alright. Nie no, szara pompa. Dobra, idę do ciebie, idę. Leci tam zieloną. Mam PMA jak coś. Leży, nice. Nie mogę strzelać z tej pompy, wywal ją. Nice! Przez okno ich porobiłeś? Koks totalny. Proszę, o. Kroki słyszę. Oj, nie mam przeładowane. Idę, masz tego chłopa? Leży. Nice. Uważaj, bo jego chłop wali, kumpel jakiś od boku. Piekewa. Miał zieloną. Nie no, granata padła. Uciekam. Nie miałem ammo, totalnie stary. Ja dziękuję. Proszę, dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Chłopa mam. Tak, idę. Leży. Już? Przeszukaj go. Dziękuję. Miał M-kę? Złamasa miał zielonego w dodatku. Koks, to mój. O, dobra, widzę jego kumpla. Idę. Masz kewy. Rzucam ci. Dzięki. Koks kewiki, co? A, tutaj, tu jest. Jest w budynku.
Jest w budynku na dole. Dawaj, go jest twój. Taki się statysta chyba, a wiesz, malarz. Jezu, pierwsza gierka, nie mogę zedytować. XD. Mam ją, jak coś, skrzynkę, kewiki małe, chcesz? Nie. Masz. Stary, same ity lecą zielone. Idealnie pod ten challenge. Kolejna MK szara tu jest, jakbyś chciał przerobić sobie też. Ja mam zieloną. A, przerobiłeś sobie, no to koks. Ja mam od początku gry. A, to pokczampy widzowie. Strefa, gościu, auto! Bierzemy tego Cadillaca, lecimy. Let's go. Sprawdzamy tą skrzynkę na dole? Trzeba, nie? Trzeba. Jakieś leczonko zawsze jest. O kurde. Dobrze. A tutaj emeczka i kewiki. Sztongs, bierz je. Ała, ta niebieska. Ciesz się, że nie złota pompa. O chłopie, ale bym płakał. Dobra, gościu, lecimy dur. Boczkiem. O kurde, wachy brakuje. Dawaj na górkę, zobaczymy co się dzieje u góry. Ten to chociaż idzie pod tą górę. Dawaj, jedynkę wrzuć, wariacie. Dobra, zobaczmy co tutaj się odwala. Czy widać kogoś na horyzoncie? Stary, ja nikogo nie widzę póki co. Ja też nie, jakoś mi nie jest tym źle. Szczerze mówiąc? Jak łowi, czekaj, 3, 2, 1, go. 20. Za 40 ode mnie tam to. Ode mnie 2 razy 20, on nie ma kewa, nie? Dobra, uwalaj jego kumpel na moście. Snajpa wali. Trafię. 20. 20. 20, 20, leży chaos. Dobra, dobijmy go. Dobra, jedziemy po tamtego od razu? Popa? Ta. Dobra, no to go. Leży, nice. Nie. Czy ta pompa tu jest? Jest pompeczka, tak, jest pompeczka szefa. Będziemy mieli zaraz dojazd, uważaj. Są na starku, turtlują się tam, widzisz, daleko? No, przeginają. Dwóch chłopa jest na moście. Znaczy dwójka. To trzech pewnie jest na starku. To na pewno, mamy strefkę na razie, więc S. Mamy strefę, stary, więc jest koks totalny. Tam jest jeden, ale to nawet go chyba nie trafimy. Właśnie nie wiem, czy strzelać? W sumie i tak mamy tutaj haja, więc... Wiedzieć co możemy do niektórych. 20. Nic nie trafiłem. Ja też nie, dobra, weź nie strzelaj. Buduję się jeszcze wyżej. A podrzut idą tutaj. Za 40 dostał. Mam nadzieję, że ten jednej dolecą. Nie, ma szans. Walą snajpy. Wow. No ja. Unibeam. Ej, Unibeamu w pierwszym sezonie nie było, tak? Więc proszę nie używać takich rzeczy. No, skałem jak cholera. Dobra, poczekajmy. 31 dostał, wow. Wal tą helkę, wal w helkę od razu. A co chłop robi? Dobra, wyskoczyli. Kurde, jak śmieli awupy, o Jezu. Tu za tym, kamieniem jest. Dostał ode mnie, dwa razy po 30 w łeb. Ten od dołu się odkrył totalnie, nie, ale... Ale on jest sam i jest dwóch, więc wolę, żeby było trzech na dwóch. Racja, dobra. Do tego po prawej nie bijemy. Nie. Uważaj, bo ma snajpę. Tak. Ale że on do nas celuje, ten z dołu? Dobra, przegiąłeś. Dostałem snajpę, wow, nice. Chodźmy do strefy, żeby nas nie widział, że przyszliśmy, wiesz? Tędy, hop. I dobra, tu możemy się zbudować, stary. Dobity jeden. Dobra, nice. Spamuj tego w boksie. Dobra, tam się leją, podjeżdżają się. Też podchodzę bliżej i atakuję. W drzewo wal. On zaraz wastuje całe matce. Kolapsuje mu to. On spada. Nie spada. Co to za świr? On sam został. No to za 40. Koks totalny, szaku. Na biało ma.
Jesteś, jesteś? A. Gdzie ten świr? Nad tobą? A, nade mną. Ale czołwary, bo ma spaza, więc możemy na strzała zejść. Może skalapsuje to, co? Ta, kolapsuj. Jest pode mną. Już znowu nad. Woo! Nice! Ja go akurat misnąłem, ale GG! Wyszło! Ale się bałem! Ego, ale powiem ci, że goście troszeczkę ogarnią, no tylko jego teammate padł. Także spoko, spoko. GG widzowie, GG! To był najprostszy challenge, jaki grałem. I jeszcze w dodatku był to mój dzisiaj pierwszy mecz. Naprawdę, wylosowaliśmy pierwszego Bambika pod zieloną broń i wyszło. Jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że wam też się podobało. Wbijajcie też do Szaka, link do kanału Szaka znajdziecie oczywiście w opisie. Ty macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Bierzcie udział w losowaniu, wpisujcie kodzik Farel do sklepu. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, nara!